On jest piękny. Nawet nie wiesz, kochanie, jaki jestem szczęśliwy. No, jesteśmy teraz taką pełną rodzinką. Nasz Michaszek jest najpiękniejszy. Mamo! No? Mogę go podtrzymać? Ja też bym bardzo chciała. Nie teraz. Teraz go usypiam. Cicho. A pomożesz mi z lekcjami? Mam bardzo trudne zadanie domowe. Wiesz co, to może tata, dobra? Bo ja no muszę go uśpić teraz. No tak, ale ja za chwilę jadę po wózeczek dla naszego Michaszka, tak? Jak wrócę, to zrobimy, dobrze? No. Jak sądzisz, kiedy się minie? No, nie wiem. Przecież my też kiedyś byliśmy mali. Fajniej było, jak nie było tak bobasa. No, rodzice mieli dla nas o wiele więcej czasu. Słuchajcie, chcecie coś zjeść? A, mamo, mam list od pani pedagog. Chciała się pani z nami zobaczyć. Tak, jestem odrobinę zaniepokojona zachowaniem państwa dzieci. Coś się wydarzyło? Ale w domu zachowują się cały czas tak samo. Zauważyłam, że próbują na siebie zwrócić uwagę, szukają atencji wśród nauczycieli. Miśka powiedziała do pani od matematyki, że nie zrobi zadania domowego, a Tomek uderzył ostatnio piłką kolegę. No ale nasze dzieci nie zrobiłyby czegoś takiego. A my im poświęcamy naprawdę dużo uwagi. Wydaje mi się, że w momencie, kiedy pojawiło się w waszym domu nowe dziecko, państwa dzieci robią wszystko, żeby zwrócić na siebie uwagę i dlatego ładują się w coraz większe tarapaty. O, dzień dobry. Dobry. Fajnie, że jesteście. Chodźcie do nas. No, chodźcie. Siedźcie się. Tomek. Właśnie o was rozmawialiśmy. Wiemy, bo trochę podsłuchiwaliśmy. I chcielibyście coś powiedzieć swoim rodzicom? No, brakuje mi grania z tatą w gry. To był najfajniejszy czas weekendy. A mi brakuje, tak jak kiedyś, usiąść wieczorem przy kominku z mamą i pooglądać telewizję. Ale mama cały czas zajmuje się Michaszkiem. Kochani, no was strasznie przepraszam. Ja nie wiedziałam, że jesteście tacy pomocni. Ja po prostu sądziłam, że macie strasznie dużo obowiązków i nie chciałam was bardziej angażować. Ja z chęcią bym ci pomógł przypilnować go, jak ja śpi. A bym mu śpiewała piosenki na dobranoc. Wiecie co? Ja za to poświęcę wam więcej czasu, dobrze? I obiecuję, że przynajmniej raz w tygodniu pogramy sobie w nasze ulubione gry, co? Dobrze? Strasznie pani dziękujemy, że pani nam uświadomiła, że jednak jako rodzina możemy wszystko zrobić. A i każdy się przyda przy pilnowaniu dziecka. No właśnie, przecież nie musisz tego robić sama. No właśnie. No, no dobrze, dobrze. Cieszę się, że mogłam państwu pomóc. Dziękujemy pani bardzo. Dziękuję bardzo. Ja panią odprowadzę, przepraszam. Tak, tak, oczywiście. Spójrzcie na niego troszkę, to dobra? Mamo! Tak? On się zrobił jakiś taki czerwony. Co? Czy on właśnie... Tak, tak. Może lepiej, żeby ta część pozostała twoim obowiązkiem. Wszystkie dzieci na całym świecie potrzebują uniwersalnych jakości w relacji z bliskimi. Potrzebują bezwarunkowej akceptacji, bezpieczeństwa, relacji opartej na wzajemnym szacunku i zaufaniu, a także słów, które pomagają im poznawać i rozwijać wewnętrzny potencjał. Poprzez wspólnie spędzany czas stajemy się bardziej kreatywni, zyskujemy naturalną siłę do rozwoju, a głębokie relacje rodzinne i społeczne wpływają pozytywnie na nasze samopoczucie i dają nam wsparcie w codziennych wyzwaniach.